Pokaż mi swoje towary. Hej, ty. Rozmawiałem z Martą. Sądząc po twojej minie, nie masz dla mnie dobrych wieści? Nie mam. Pomimo upływu lat ciągle jest wściekła. Nie wiem, co między wami zaszło, ale lepiej nie pokazuj się w Silbach. Nie, nie mogę tego tak zostawić. Trzeba coś wymyślić. Może upozorujemy moją śmierć i jej serce wreszcie się skruszy? Albo napad bandytów, albo... Albo powiesz mi, co tak naprawdę zrobiłeś, że w jej oczach płonie żądza mordu. Nie chciałbym cię wtajemniczać w szczegóły. W takim razie radź sobie sam. Zmarnowałeś wystarczająco dużo mojego czasu. Czekaj, już dobrze, powiem wszystko. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że wskoczyłem na statek bez pożegnania? Więc nie do końca tak było. Odchodząc, pożyczyłem od Marty trochę złota. Chciałeś powiedzieć, ukradłeś jej oszczędności? No, tak. W dodatku nie był to mój pomysł, bo nie opuściłem wyspy sam. Był ktoś jeszcze. Nie żartuj. Może mi jeszcze powiesz, że zginął. Nie znałeś Wery. Nie wiesz, jaka potrafiła być przekonująca. Szkoda tylko, że zostawiła mnie przy pierwszej lepszej okazji. W takim razie nie dziwię się, że Marta nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Tak, wiem, spieprzyłem jej życie. Ale nim wrócę na kontynent, chcę wszystko naprawić. Masz jakiś pomysł? Zaniechanie rejestracji łodzi grozi całkowitym przejęciem praw tejże... Zacznij od spłacenia długu. Nie najgorszy początek, ale to za mało. Prawda, to nie wystarczy. Jednak zdecydowanie warto od tego zacząć. Racja. Trzymaj i wszystko jej zanieś. Masz jeszcze jakieś pomysły? Mogę zorganizować wam schadzkę gdzieś poza Silbach. To jest myśl. To musi być coś niezwykłego. Dobre jedzenie, wino, odpowiedni klimat i muzyka. Koniecznie muzyka. Umiesz grać na lutni? Nie, za to ty zaczynasz grać mi na nerwach. Słuchajcie, spokojnie, w takim razie Archolos. Znajdź jakiegoś grajka. Archolos to kulturalna stolica regionu. Na pewno znajdziesz kogoś chętnego. Człowieku, nie będę dla ciebie latał po całej wyspie, nie za darmo. A co powiesz na dobry miecz prosto z kontynentu? Takiego oręża nie znajdziesz na tych wyspach. To mogłoby mnie zainteresować. A więc mamy umowę. Miecz za przebaczenie Marty. Niech będzie. Wróćmy do kwestii twoich długów. Ach, tak, trzymaj. Zacznij od przekazania Marcie złota. Przy okazji, może dowiesz się w wiosce, co by mogło jej zaimponować? Jej nie pytaj, ale ktoś na pewno dobrze ją zna. Może będzie w stanie ci pomóc. Nie zaszkodzi popytać. Im szybciej wyruszysz, tym szybciej cała ta nieprzyjemna sprawa będzie za nami. Powodzenia. Przez królestwo Myrtany oraz nałożeniem odpowiedniej grzywny na właściciela. Hej! Hej! Mam coś dla ciebie. To znowu ty? Czego znowu ode mnie chcesz? Lutz opowiedział mi całą historię. Oto złoto, które ci ukradł. Cholerny drań. Dobrze, że ma chociaż tyle przyzwoitości. Dziękuję, że zechciałeś mi je oddać. Może dasz się przekonać na spotkanie z Lutzem. Bardzo mu na tym zależy. Przysięgam, że jak tylko przekroczy próg tej karczmy, to moja miotła pójdzie w ruch. Nie ma mowy. Nie tutaj. Lutz chciałby się spotkać w jakimś ustronnym miejscu. Żeby wyrządził mi kolejną krzywdę? Zwariowałeś? Nigdzie się nie wybieram. Hej, ty. Hej, ty. Wiesz, jak zaimponować kobiecie? Oczywiście, że wiem. Za młodu wiele się za mną uganiało. I w czym tkwił twój sekret? W wytworzeniu odpowiedniej atmosfery. Ciepłe słówka, muzyka.
odpowiednia srama i co najważniejsze, urokliwe miejsce. Znasz takie? Mnóstwo, ale myślę, że najodpowiedniejsza będzie tutejsza winnica. Jej sady są szczególnie piękne o tej porze roku. Jeśli myślisz o schadzce, to sugerowałbym spróbować właśnie tam. Przyznaj się, któraś z lokalnych dziewuch ci się spodobała? Chodzi o Martę? Widziałem, jak latasz do niej tam i z powrotem z byle pretekstem. Przejrzałeś mnie. Wiedziałem. Dobrze, Marvin, to będzie nasza mała tajemnica. Nic jej nie powiem, możesz być spokojny. Czy muzyka naprawdę jest konieczna? Nie, ale nie osiągniesz bez niej oczekiwanego efektu. Kobiety uwielbiają muzyków. Najlepiej byłoby, gdybyś sam dla niej zagrał. O, i do tego zaśpiewał? Obawiam się, że nie jestem w tym najlepszy. O ile nie kraczesz jak ścierwojad, powinna docenić twoje starania. Jeśli faktycznie jesteś taki kiepski, jak twierdzisz, to wynajmij profesjonalistę. Gdzie szukać muzyków? Jak to gdzie? W karczmach! Nie widzę tu żadnych minstreli. Tutaj rzadko się zapuszczają. W portowej karczmie grają co wieczór. Tam spróbuj szczęścia. No i jest jeszcze taka dziewucha. Jakiej było? Chyba Karin? Znajdziesz ją gdzieś na ustroniu żeglarza. Mówiłeś o winie. Które twoim zdaniem byłoby najlepsze? Możesz kupić coś ode mnie, ale jeśli naprawdę ci na niej zależy, to nie powinieneś oszczędzać. Najlepsze wino dostaniesz w winnicy. A skoro i tak się tam wybierasz, to upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Pogadaj ze starym Liamem. Przypuszczam, że ma coś specjalnego na tego typu okazje. Miejsce już znam. Co z jedzeniem? Kulinarnie ciężko będzie jej zaimponować, dlatego musisz postawić na sprawdzone rozwiązania. Owoce zawsze działają, wierz mi. Tak się składa, że mam ich tutaj trochę. Mógłbym ci przygotować piękny kosz piknikowy. Co ty na to? I to w bardzo niskiej cenie. Ile? 25 sztuk złota. Niech będzie. Wróć do mnie przed spotkaniem z ukochaną. Wszystko przygotuję. Hej, ty! Zabierz mnie do... winnicy Valerio. Oczywiście. Hej! Mam do ciebie sprawę. Miałbyś coś przeciwko, gdybym zorganizował piknik w waszym sadzie? Chłopcze, mam tu wiele obowiązków i problemów do rozwiązania. To naprawdę nie najlepszy czas na tego typu zabawy. Nie bądź zły, ale naprawdę nie mogę się zgodzić. Szczególnie teraz, gdy winnica przestała być bezpieczna. Co wam zagraża? W dolince, za tym wielkim budynkiem, pojawiło się stado zębaczy. Nawet gdybym chciał pozwolić ci na organizowanie takich schadzek, to pewnie i tak skończyłbyś w ich brzuchach. Jestem członkiem Araxos. Zębacz to dla nas żaden przeciwnik. Uważaj, żeby pycha nie pozbawiła cię życia. Ta paskudna cecha zgubiła już wielu najemników. W sumie, może faktycznie dałbyś sobie radę. Dobra, jeśli pozbędziesz się tych przeklętych bestii, to wrócimy do tematu pikniku. Powinienem wiedzieć coś więcej o tych zębaczach? Ekspertem nie jestem, ale myślę, że mają swojego przywódcę. To znacznie większy i silniejszy osobnik. Radziłbym ci rozprawić się z nim osobno. Zębacze w grupie są cholernie niebezpieczne. Ale jeśli ten zaatakuje razem z nimi, to pewnie nie będzie cię nawet jak pochować.
Jakieś sugestie co do jego wywabienia? Przywódca zawsze je pierwszy. Mniejsze osobniki żywią się tym, co te bydle zostawi po sobie. Może połakomi się na mięso? Tylko musiałoby go być całkiem sporo, żeby bestia w ogóle się zainteresowała. Dzięki za rady. Zobaczymy, co z tego będzie. To wszystko tylko pogłoski. Hej. Kto idzie? Kim jesteś? Czego chcesz? To ja. To przez ciebie, ty sukinsynie! Oby Beliar zesłał na ciebie wszystkie możliwe kary! Zgiń i przepadnij! Ej, ty. A żeby was wszystkich szlak trafił!
Jeśli chodzi o te zębacze... Pozbyłeś się ich? Nie będą już sprawiać problemów. A co z przywódcą? Miałeś rację, cholernie ciężki przeciwnik. Mam jego łeb jako trofeum, gdybyś chciał dowodów. Nie, twoje słowo mi wystarczy. Nie chcę oglądać takiego paskudztwa. Mieliśmy umowę. Tak, to prawda. Sad jest do twojej dyspozycji. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. W tym wieku trzeba korzystać z życia, bo na starość będziesz żałował każdej niewykorzystanej okazji na relaks. Potrzebuję specjalnego wina. Specjalnego? Nasze wino jest najlepsze w całej Martanie. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc specjalne. Takie, które zasmakuje kobiecie. A, takie buty. Dla kobiety najlepsze by było jakieś bardzo słodkie. My się niestety w tym nie specjalizujemy. Czyli nie będziesz miał czegoś takiego? Muszę się chwilę zastanowić. Kupiłem kiedyś od wędrownego kupca wino, które pochodziło spoza archipelagu. Może by się nadało. Ile za nie chcesz? Nie, nie sprzedam ci go, ale możesz na nie zapracować. Zapracować? Winogrona same się nie zbiorą, a my i tak mamy wystarczająco duże opóźnienia. Zbieraczom przyda się każda para rąk. Wspaniale. Ile mam tego zerwać? Ile zdołasz? Popracuj parę godzin, a obiecuję, że znajdę dla ciebie tę butelkę. Hej! Praca, praca i po pracy. Muszę przyznać, że poszło ci lepiej niż się spodziewałem. W międzyczasie znalazłem dla ciebie tę butelkę, ledwie napoczętą. Tak jak mówiłem, wino słodziutkie jak miód. Powinno spodobać się twojej wybrance.
Zaczekaj, zaczekaj. Chyba mam dla ciebie paczkę. Dla mnie? Tak mi się zdaje. Bo ty jesteś Barbin, prawda? Tak, to ja jestem Barbin. Zatem podpisz mi się na tym papierze. A to paczka dla ciebie. Zaczekaj, zaczekaj. Chyba mam dla ciebie paczkę. Dla mnie? Bo ty jest... Tak. Zatem... A to pa... Jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz.
Rozerwę cię na kawałki.
Przy okazji pozbyłem się tych czerwonych jaszczurów. Naprawdę udało ci się to zrobić? Słyszałem, że nawet tropiciele z Araxos miewają z nimi problemy. Nie mam nic, co mógłbym dać ci w ramach nagrody, ale może uda ci się znaleźć jakieś ciekawe skarby w tych zatopionych stawkach na plaży. Chłopcy często tam coś znajdowali. Zabierz mnie do... ustroni żeglarza. Ależ oczywiście. Hej, ty. Muszę już lecieć. Trzymaj się, chłopcze. Ty jesteś Karin? We własnej osobie. Co cię do mnie sprowadza? Nauczyłabyś mnie grania na lutni? To zależy. Od czego? Od tego, czy się ze mną napijesz i zabawisz mnie ciekawą rozmową. Nie rozumiem. Przynieś wpierw coś do picia. Mam ochotę na coś mocnego. Najlepiej domowy bimberek. Może trochę bimbru, ale ostrzegam, jest cholernie mocny. Dawaj. O cholera, ale pali. Dobrze, powiedz mi, jak się właściwie nazywasz? Jestem Marvin. Powiedz mi, Marvin, czemu chcesz grać na lutni? To długa historia. Mamy czas. Mój znajomy lata temu porzucił pewną kobietę. Teraz wrócił, by odzyskać jej względy. W dużym skrócie organizuję dla nich schadzkę, by mogli się pogodzić.
Facet koniecznie chce, aby ktoś grał podczas ich spotkania. I dlatego muszę się nauczyć grać na lutni. Znajomy? W dziwne swaty się angażujesz. Adanosie, dlaczego wszyscy myślą, że chodzi o mnie? Bo brzmisz, jakbyś się bał przyznać, że chodzi o ciebie. Nie, nie chodzi o mnie. Załatwiam to, bo obiecano mi zapłatę za zorganizowanie tego wszystkiego. Złoto to zawsze dobra motywacja. Szczera i uczciwa. To też prawda. Co z tą nauką? Pomyślmy. Jest jedna taka melodia. Dość prosta do zagrania. Jest bardzo źle? No, nie było tak źle. Jeśli skupisz się na zadaniu, to powinieneś sobie poradzić. Znawcom na pewno nie zaimponujesz, ale na wiejską schadzkę powinno wystarczyć. Bardzo śmieszne. Dam ci radę. Gdy zaczniesz grać, przestań zwracać uwagę na wszystkich wokół. Spróbuj poczuć rytm, harmonię. Nie pozwól, by cokolwiek cię rozpraszało. Tak sobie myślę. Mógłbym cię prosić, żebyś zaśpiewała za mnie? Czemu nie? Przy okazji zobaczę, czy rzeczywiście się czegoś nauczyłeś. Niech będzie. Z tym sobie jeszcze jakoś w miarę radzę. Dobrze, to gdzie ta schadzka? W sadzie przy dużej winnicy. Wiesz, gdzie to jest? Pewnie. To jedno z najładniejszych miejsc na całej wyspie. Będę potrzebował trochę czasu, nim dopnę wszystko na ostatni guzik. Spokojnie. Poczekam na ciebie na miejscu. Cholerne wargi. Jeżeli się nie mylę, to drugie zwierzę to orkowy pies. Przecież to samo. Przecież mają inne ubarwienie. Już tak się nie wymądrzaj. Weź tą leczniczą miksturę. W lesie pewnie jest jeszcze sporo wargów. I orkowych psów. Tia.
zajmować się wszystkim i wszystkim. Ej, ty! Zabierz mnie do... miasta Archolos. No ależ oczywiście. Hej! Jeśli chodzi o tę sprawę z Martą... Udało ci się coś ruszyć w tej kwestii? Oddałem jej złoto, ale nie zmienia to faktu, że nie chce cię znać. Tak jak mówiłem, samo złoto nie załatwi tematu. Bastian polecił mi sad w okolicy Wielkiej Winnicy. Twierdzi, że to najpiękniejsze miejsce na całej wyspie. Stwierdził również, że nie ma co próbować zaimponować Marcie kulinarnie. Sama jest zbyt dobra w tych sprawach. Zwykły kosz z owocami i dobre wino powinny wystarczyć, by była zadowolona. To bardzo dobry pomysł. Zamówiłem jedzenie u Bastiana. Mam je odebrać przed samą schadzką. Świetnie, tylko o tym nie zapomnij. Słono mnie to kosztowało, więc nie mam zamiaru. Rozumiem. Spokojnie, rozliczymy się, gdy będzie po wszystkim. Gadałem ze starym Liamem. Mam pozwolenie na organizację spotkania. Były jakieś problemy? Nie chcesz wiedzieć. Jak wolisz. W każdym razie dobrze się spisałeś. Stary Liam dał mi butelkę bardzo słodkiego wina. Marta powinna być zachwycona. Może rzeczywiście lepiej, żeby spróbowała czegoś nowego. Poza tym kobiety lubią słodycz. Spotkałem niejaką Karin. Nauczyła mnie grać na lutni. Nie czuję się na siłach, by dla was zaśpiewać, ale Karin zgodziła się zrobić to za mnie. Kobieta? Z tego jeszcze będą problemy. Zmienisz zdanie, jak usłyszysz jej głos. Dobrze, tak będzie. Wszystko załatwione. Wspaniale! Niestety, w całym tym planie pozostawiliśmy jedną dziurę. To znaczy? Musimy przekonać Martę, żeby przyszła. Dobrze, zostaw to mnie. Chyba wiem, jak ją przekonać. Wspaniale! Spotkajmy się o zachodzie słońca w sadzie. I przywrócimy pokój w całym królestwie. To znowu ja. Dość tego! Wzywam straż! Poczekaj. Lutz zorganizował coś wielkiego. Tylko dla ciebie. Musisz to zobaczyć. Nic nie muszę i nic nie zobaczę. Odejdź ode mnie, bo nie ręczę za siebie. Posłuchaj, do cholery. Lutz nie odpuści. Nie da spokoju ani mnie, ani tobie. Chyba, że się z tobą zobaczy. Chcesz mieć spokój? To idź spotkać się z nim i miejmy to już za sobą. Zaczynam was mieć powyżej uszu. Przestań się na mnie drzeć! Dobrze, jeśli to ma sprawić, że więcej nie zobaczę waszych durnych twarzy, pójdę na to wasze durne spotkanie. Sad obok Wielkiej Winnicy. Zachód słońca. Zrozumiałaś, czy mam ci to zapisać? Dobrze, już idę. Co za gór. Żegnam. Hej. Przyszedłem odebrać koszyk z jedzeniem. A tak? Wszystko przygotowałem, trzymaj. Dzisiaj wielki dzień, co? Powodzenia! Dziękuję. Zabierz mnie do... miasta Archolos. Oczywiście.
Hej, zabierz mnie do... ustroni żeglarza. Ależ oczywiście. Zabierz mnie do... portu. Ależ oczywiście. Hej, zabierz mnie do... winnicy Valerio. No ależ oczywiście. Hej, jestem. Możemy zaczynać? Prawie. Odebrałeś kosz z jedzeniem? Tak, smacznego. Już się bałem, że o tym zapomnisz. Dobra, Marta już idzie. Zaczynaj grać. Powiem Karin, że musimy zaczynać. Gotowa do występu? To ty debiutujesz, Marvin. Liczę, że nie zjecie trema. Nie ma sensu tego odwlekać. Zacznij grać! Jak na debiut, poszło ci całkiem nieźle. Szkoda tylko, że publiczność była tak mała. To twoja zasługa. Taki głos jest w stanie poruszyć nawet serce Marty. Każda kobieta ma jakąś czułą strunę. Gdzie się teraz udasz? Z powrotem do moich uroczych rybaków. Wiesz, jakoś się z nimi zżyłam. Traktują mnie dobrze i co najważniejsze, nie żałują monet. Dziękuję. Do zobaczenia. Zaczekaj, Marvin, czemu ty to wszystko robisz? Podjąłeś się jakiegoś szaleńczego zadania dla człowieka, którego ledwo znasz. Bo chcę zarobić, proste. Nie, jest tu coś więcej.
Mój brat zaginął jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje. Z każdym dniem mam coraz mniej nadziei na zobaczenie go kiedyś w jednym kawałku. Może biorę takie zlecenia, aby zapomnieć o swojej bezradności w tych poszukiwaniach. Urocza. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Hej, szanowna publiczności, życzymy miłego wieczoru, ale na nas już czas. Marvin, spotkaj się jutro ze mną przy karczmie w Silbach. Mamy do pogadania. Cholera. Co się dzieje? Hej, zabierz mnie do wioski Silbach. Oczywiście. I jak tam, Lutz? Udało się? Czy się udało? Chłopie, ja cię ozłocę. Nie dość, że Marta mi wybaczyła, to jeszcze do siebie wróciliśmy. Jestem taki szczęśliwy. I to wszystko dzięki tobie. Proszę, to dla ciebie. Miecz z magicznej rudy. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu dzierżenia takiego oręża. Co teraz zamierzasz? Muszę tu siedzieć, dopóki nie przypłynie królewski wysłannik. Z nim wrócę na kontynent i, kto wie, może wezmę Martę ze sobą. Wojna wojną, ale nie chcę nas narażać na kolejną tak długą rozłąkę. A twoje zadanie? Wykonane. Miałem tylko zapowiedzieć wizytę przedstawicieli królestwa. Teraz mogę się obżerać kuchnią Marty. Muszę już iść. Może jeszcze się spotkamy. Z pewnością. Aha, Marta chciała z tobą rozmawiać. Zajrzyj do niej. Hej. Chciałaś mnie widzieć? Tak, chciałam cię przeprosić i podziękować. Czy ja się właśnie przesłyszałem? Dajże spokój. Odejście Lutza frustrowało mnie latami. Teraz wreszcie mam to za sobą. I kto wie, może uda mi się ponownie mu zaufać. Lutz opowiedział mi, jaka była twoja rola w tym wszystkim. Chciałam cię wynagrodzić. Moja matka nauczyła mnie przepisu na ten gulasz. Dzięki niemu ojciec miał siłę cieniostwora. Znając twoją kuchnię, na pewno nie pożałuję. Dziękuję jeszcze raz. Zajrzyj do nas za jakiś czas. Rozumiem.